Odległościówka z każdym rokiem zyskuje sobie coraz więcej nowych zwolenników. Podstawowymi czynnikami jej popularności jest niska cena oraz niewielka ilość osprzętu potrzebnego do tej techniki. Oglądając czasami wędkarzy łowiących tą techniką, można zauważyć pewne niedoskonałości techniczne, pośród których najczęstszą jest strzelanie procą. Kiedy ja zaczynałem łowić maczem, jeden z moich nestorów zwykł mawiać, że nęcę jakbym rozrzucał gnój po polu i rzeczywiście określenie to idealnie oddawało precyzję nęcenia, jaką miałem w tamtych czasach. Dzisiaj po wielu latach i kilkuset wiadrach wystrzelonej procą za nęty robię to dużo lepiej, jednak wiem, że jest to najtrudniejszy element łowienia odległościówką. Aby nauczyć się celnie strzelać, należy przede wszystkim poćwiczyć. Kilkanaście wiader gliny wystrzelonej na sucho na pewno pomoże, jednak aby efekt ten przyszedł dużo szybciej, trzeba znać kilka podstawowych zasad, które pomogą dojść do wprawy dużo szybciej i o tych właśnie zasadach chciałbym powiedzieć w tym filmie. W nęceniu procą przede wszystkim chodzi o celność. Aby ograniczyć pole nęcenia do 1 metra kwadratowego lub nawet jeszcze bardziej. Żeby to osiągnąć, musimy zrozumieć, jakie czynniki mają bezpośredni wpływ na celność strzału. Czynnikami tymi są siła wyrzutu, warunkowana mocą gum procy, waga kuli oraz kąt, pod jakim naciągamy gumy i wysokość, na jakiej trzymamy widełki procy. Jakie są zależności pomiędzy odległością strzału a każdym z tych czynników? Zacznijmy od wagi kuli. Im jest ona mniejsza, tym dalej poleci. I oczywiście odwrotnie. Im cięższa, tym spadnie bliżej. Co z tego wynika dla wędkarza strzelającego procą? Generalnie wędkarzowi chodzi o to, aby za każdym razem kula leciała na tę samą odległość. Mając to na uwadze, należy dołożyć wszelkich starań, aby kula miała taką samą wagę. Widziałem wyczynowców, którzy zabierali nad wodę wagę i ważyli każdą kulę. Jednak to wydaje mi się być lekką przesadą. Ja używam kubków zanętowych. Przed ulepieniem kuli odmierzam pełen kubek luźnej zanęty, lekko ubijam, robię coś na kształt babki w piasku i dalej formuję kulę. Powstałe w ten sposób kule są prawie identycznej wagi. Do różnych odległości nęcenia mam oczywiście różnej wielkości kubki. Im większa odległość strzału, tym mniejsza pojemność kubka. Oczywiście przy tej okazji warto jeszcze wspomnieć o problemie, który napotkamy, jeśli nęcimy dwoma różnymi mieszankami, na przykład zanętą i gliną. Wiadomo, że mają one inną gęstość, przez co te same objętości będą miały inną wagę i polecą na różne odległości. Warto wtedy rzeczywiście poważyć w domu mieszanki i dobrać dwie wielkości kubków, jeden dla zanęty, drugi dla gliny, aby kule w nich zrobione leciały zawsze na tę samą odległość. Drugi niezwykle ważny element strzelania procą to siła, z jaką wyrzucamy kulę. Oczywiście im większa siła wyrzutu, tym kula leci dalej. Moc, z jaką wyrzucamy kulę, możemy oczywiście regulować i to na dwa sposoby. Pierwszy z nich to średnica gum. Im grubsze gumy, tym większa siła wyrzutu kuli. Niektóre firmy mają proce, które specjalnie dopasowane są do miotania kul na różne odległości. Różnią się one średnicami gum, które niosą kulę przy tym samym naciągu na różne odległości. Rozwiązanie to można jednak zastąpić zaledwie jedną procą, regulując odległość strzału mocą naciągu gumy. Ja robię to w ten sposób, że mam mocną procę, którą strzelając na 25 metrów naciągam do klatki piersiowej, strzelając na 30 metrów pod pachę, a na 40 metrów do pasa. Wymaga to oczywiście nieco wprawy, ale jest skuteczne i przy odrobinie wprawy
bardzo precyzyjne. Wreszcie kąt wyrzutu kuli. W przypadku armaty podobno pocisk leci najdalej, jeśli lufa pochylona jest pod kątem 40 stopni. I tego będziemy się trzymać w naszym strzelaniu. Im ten kąt będzie mniejszy, bardziej płaski, tym kula spadnie bliżej. Działa to również w drugą stronę, że im kąt będzie większy, tym również kula spadnie bliżej. Oprócz samego kąta naciągu gum, znaczenie ma również wysokość, na jaką podniesiemy widełki procy. Im wyżej to zrobimy, tym dalej poleci kula. Jak to wygląda w praktyce? Aby złapać właściwy kąt, zawsze musimy mieć wyprostowane plecy podczas strzelania. Dalej, wyprostowaną w łokciu rękę, a widełkami łapać będziemy zawsze ten sam punkt na drugim brzegu. Najlepiej, jeśli jest to czubek drzewa, styk wody i lądu, góra trzcin, konar czy jakiś inny charakterystyczny punkt. Złapanie takiego punktu zagwarantuje nam zawsze tą samą odległość strzału. Jeśli przestrzelimy cel za pierwszym razem, należy lekko opuścić w dół widełki. Jeśli nie dostrzelimy, podnosimy widełki do góry. Mając na uwadze wszystkie te wskazówki, możemy spokojnie przystąpić do treningów praktycznych. Na początek warto sobie ustawić bojkę zrobioną ze spławika żywcowego, która jest nieruchoma i dobrze widoczna, więc łatwiej do niej celować. Życzę udanych treningów i sukcesów w doskonaleniu umiejętności strzeleckich. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania naszych kolejnych filmów. Walisz. Tej poczekaj, bo nie ten spławik, kurwa.